Teraz wystąpi pani Wiktoria Wajtkiewiczute z Litewskiej Biblioteki Narodowej i opowie nam o książkach krakowskich drukarzy, które znajdują się właśnie w tejże bibliotece. Dzień dobry, to moje... To mój referat będzie o książki krakowskich drukarzy w Litewskiej Bibliotece Narodowej. Litewskiej Bibliotece Narodowej imienia Martyna Samarzydasa przechowuje się niemało książek wydanych w Krakowie XVI wieku. Obecne badania nad starymi książkami koncentruje się coraz bardziej nie tyle na treści książek, co na zachowanych znakach dawnych właścicieli. Celem niniejszego referatu jest pokazanie na podstawie znaków własnościowych, to napisów, pieczęci i ekslibrysów, w jaki sposób książki drukowane w Krakowie Litewskiej Bibliotece Narodowej imienia Martyna Samarzydasa przechowuje się niemało książek wydanych w Krakowie do XVI-wiecznych krakowskich, z których 84 badania nad starymi książkami koncentruje się coraz bardziej nie tyle na treści Bibliotece Narodowej co na zachowanych zostały one wydane w drukarniach. Celem niniejszego referatu jest pokazanie na podstawie znaków Galera, Englera, napisów Jeronima Wentora, Schaffenbergerów, w jaki sposób książki drukowane w Krakowie Trzarza Andrzejewicza, Jana Januszewskiego, Andrzeja Petrkowicza. Referat ogranicza się drukarni do Litwa opublikowanych książek krakowskich, z których 84 pozycji zostały autorów i treści 16-wiecznych książek wydawanych w Bibliotece Narodowej Litwy. Zostały one wydane mniej jedynie o ważniejszych autorach i ich dzieł, slajdzie, które mają większe Jana znaczenie Galera, w historii kultury. Jeronima Wentora, dwa dzieła teologiczne, astronoma, matematyka, filozofa, profesora Akademii Krakowskiej Jana Januszewskiego, także zbiór przepisów komunii drukarni i Polonia regulowanych Legium Constitutionem, opracowany przez kanclerza polskiej prymasy Jana Januszewskiego, autorów i treści 16-wiecznych książek nazywanych statutem Leskiego, drukarni także pierwsza drukowana o ważniejszych polskich i ich dziełach, które mają większe znaczenie w historii kultury. To dwa dzieła teologiczne, Biblioteka Narodowa Litwy, astronoma, matematyka, dwa egzemplarze profesora Akademii Krakowskiej Jana Cerusa, także zbiór przepisów kroniki polskiej Polonia Regulium Constitutionem, opracowany przez kanclerza Polonii Groickiego, dzieła teologiczne kaznodziejów Stanisława Sokolewskiego, wieku nazywany Statutem Leskiego, Jakuba Wójka, także pierwsza drukowana historia Polski, Dworzanina Królenorum, historyka Macieja Politycznego, Krzysztofa Warszewskiego, dzieło polemiczne De Libertate Narodowa Litwy, posiada dwa egzemplarze reformatora Andrzeja Wolana, prawnika Jana Cerusa, dzieło medyczne, kilka wydań kroniki polskiej botanika poety Marcina Bielskiego i dzieła pisma prawniki Jurysza Biblii Groickiego, dzieła teologiczne kaznodziejów Stanisława Sokolewskiego, Piotra Skargi, warto zauważyć, że pierwszy właściciel dzieła odnotowywany z Dworzanina Królewskiego, kiedy książki zostały opublikowane. Trudno ich dzieło polemiczne De Libertate Politica, książka Jana Leskiego, teologa i reformatora Andrzeja Wolana, właścicieli i my możemy czytać lekarstwa doświadczone botanika Marcina Kanonik Johannes, i dzieła pisarzy antyki, także Biblię Graduala darował te książki księdze Martinusie,
też z Krakowa. Warto zauważyć, że pierwsi właściciele drugi odnotowywany w XVI wieku, kiedy książki zostały opublikowane. Trudno ich notatki na przykład, a także książka Jana Leskiego ma nawet kilku na aktywnego właściciela. I cyfrowa kopia tej książki jest dostępna w portalu ePublic. Na przykład kanonik Johannes, to nie mogą identyfikować nazwisko. Książki były używane przez instytucje religijne Martinusie, też z Krakowa. Na slajdzie, też, ponieważ musiały zaspokoić potrzeby do nauki, do samopomocy i tak podobnie, Andreas nie wiadomo, w jaki sposób trafiły na Litwę, notatki nie na marginesie, a także komentarze w tej książce wskazują na aktywnego czytelnika, które pozwoliły i cyfrowa kopia tej książki ustalić okoliczności w portalu ePublic. Link znajduje się na slajdzie. I książki były używane tylko przez instytucje religijne, były właściwie na slajdzie, ponieważ musiały zaspokoić potrzeby do nauki, jeden z najczęściej występujących znaków wlasiszowych nie wiadomo, w jakie do biblioteki seminarium duchowniego biskupstwa żadnego i to pochodziło 20 formy dokumentacji, książek, które pozwoliłyby ustalić okoliczności ich przybycia. Cennych informacji o książkach należących do tej biblioteki jest książka inwentarzowa. W ja będę omówić tylko szereg instytucji XX wieku i ona też przechowywana w Narodowej Bibliotece Litewskiej. Jeden z najczęściej występujących znaków i należy zaznaczyć do biblioteki seminarium duchowniego biskupstwa Wileńskiego około XIX wieku przyjęło księgi niektórych zlikwidowanych klasztorów i kolegium jezuickich. Cennych informacji o książkach należących do księg krakowskich jest książka inwentaryzowa, znajduje się również wpisy z początku kolegiów jezuickich w XX wieku oraz klasztoru karmelitów przechowywana w Narodowej Bibliotece Litewskiej. I należy zaznaczyć, że duża część książek należała do metropolitalnego seminarium duchowniego w Kownie i do biblioteki seminarium duchowniego w Książkach Wydowanych klasztorów i kolegium jezuickich. Także razem, ponieważ jest to ta sama instytucja, obok znaków tej biblioteki znajduje się również i lokalizacje kolegiów jezuickich w Niesvieży i Połocku oraz klasztoru karmelitów w Krożach kolegium Prezencji Societatis Jezu po zniszczeniu zakonu jezuitów kolegium w Krożach. Duża część książek należała do metropolitalnego seminarium duchowniego Krośnie i do biblioteki seminarium duchowniego książek. Na slajdzie jest przykład tego, jak podróżuje książka. I książka pierwotnie należała do sama instytucja, która przez wieki zmieniała swoje nazwy i lokalizacje. Sięgają podarowanie zestawu jezuickiego kolegium Krożach. On swoją bogatą bibliotekę zapisał po zniszczeniu zakonu jezuitów w kolegium Krożach. Potem książka trafiła do seminarium duchowniego pod różnymi nazwami i jeszcze potem do Kowna. I biskup Żmudzki pisze pisarz na slajdzie jest przykład tego, jak podróżuje książka. Książka pierwotnie należała do biskupa Żmudzkiego z biblioteki kolegium Krożach. Był nauczycielem, sięgają podarowania zestawu stokarzy w kolegium Giedrojcie. On swoją bogatą biblioteczkę zapisał i w latach jezuickiemu Krożach. Kiedy po raz pierwszy zaczął do seminarium religijnego i był zapowiązany do zarządzania biblioteką i także biskup Szmurski pisze katalogu książek, które nadawali się do użytku i odczynanie tych jest nierozerwalne związane z działalnością biblioteki kolegium Krożach. Był nauczycielem, notatki, oceny kapelanem na początku lub na końcu w kolegium Krożach. Książek publikowanych w Krakowie identyfikowany jeden zapis, widzicie na slajdzie, kiedy po raz pierwszy zaczął uczyć religii i był zapowiązany do zarządzania biblioteką i także do sporządzenia katalogu książek, które nadawali się do użytku i odczynanie tych dzieł, być może i tłumaczy cykucjan, protestant,
Przyglądają się książki w Walencie z niewierzy katolickiej nie zawiera. Uwaga na teraz nie lub na końcu książki. Miedzie książek publikowany w Krakowie, identyfikowany jeden zapis Walenczewska i o Biblii. Wynika, że właścicielem był też Walenczus. Jest to Biblia przykładu, jak powszechnie nazywają Janu Leopolity, czyli jego eslibrysu. Wydanie trzeciego i najlepszego dzieła być może jeszcze warto zauważyć, że obok eslibrysa żydowskiego seminarium duchownego w wierze katolickiej nie zawiera. Uwaga teraz niższego tej Biblii znajduje się też często eksklibrys Macieja Walenczewskiego, hebreista, dzieło bardzo administratora biskupstwa żmyskiego. Stynotka Jana Śmotarzysto wynika, że właścicielem był też w XIX wieku, on posiadał sporo bibliotek, ale nie miał osobnego eslibrysu. Po jego śmierci część książek trafiła do tych placówek, a także jeszcze warto zauważyć, że obok eslibrysa żmyckiego seminarium duchownego oraz do jego metropolitalnego seminarium duchownego Kownie znajduje się też do popularnych znaków należy też siglo hebrajskie synodu wileńskiego ewangelików biskupstwa żmyckiego Jana Chrzestoma Gintiły, który w XIX wieku był posiadaczem jednej z najbogatszych bibliotek prywatnych w Litwie. Biblioteka ta była kilkakrotnie przenoszona z Wilna do tych placówek, a także do klasztoru i w związku tym z wydarzeniami politycznymi i religijnymi. Miasto. Dlatego w statucie Leckiego znajduje się zapis dotyczący gimnazjum w Słudzku. Do popularnych znaków należy też siglum Biblioteki Synodu Wileńskiego Ewangelików Reformowanych. I to widzicie zawsze pieczęć. Oprócz znaków właśniowskich identyfikowane są również różne marginalia, znaki pozostawione przez czytelników. Biblioteka ta była kilkakrotnie przenoszona z nieważnych informacji o historii powrót, książki, kulturze i związku tym z wydarzeniami politycznymi i religijnymi. Nieznany tego w statucie Leckiego znajduje się, że nieznany wleciciel gimnazjum Jakuba Wójka zapisuje i jeszcze trochę o marginaliach, że on urodził się o godzinie 4 rano w 80. W 1985 roku i został oprócz znaków właśniowskich identyfikowane są również różne marginalia, znaki pozostawione przez czytelników na stronach książek. Dostarczają nieważnych informacji o historii imieniem Thomas Anthony i zwyczajach czytelniczych w danym czasie. Nieznany to na slajdzie stare książki rejestruje również upodobania, zapisuje narodziny do jego syna lat książki, działanie o godzinie 4 rano podaje datę przeczytania książki razem i został odejmowanie pokazuje, kiedy książka została przeczytana. I to jest interesujące, że dzisiaj, kiedy my oglądali polskie książki, 17 roku pod imieniem Thomas Anthony przez książę Apolinarusa, to ja wiedziałam też ten... Stare książki rejestruje również upodobanie też odejmowanie i do liczenia lat książki. Działanie odejmowania podaje datę przeczytania książki. Razem działanie odejmowania pokazuje, kiedy książka została przeczytana. Książki jest interesujące, że dzisiaj, kiedy my oglądali polskie książki, to nie... Polskie, które jest... Wpisy scenowe dostarczają cennych informacji na temat obiegu i wartości książek. W książkach wydanych w Krakowie znaleziono tylko jeden zapis sceny. To po stylu ortodoksa Marcina Dowożowskiego. To po stylu zostało kupione za 6 florenów w Krakowie. Później książka należała do biblioteki seminarium odejmowała biskupstwa lata Kmielińskiego. Książki, kiedy on miał te książki. Trafiła do Litwy. I jeszcze jeden wpisy scenowe dostarczają cennych informacji na temat obiegu i wartości książek. W książkach wydanych w Krakowie znaleziono tylko jeden zapis odnowienie, restauracji po stylu ortodoksa Marcina Dowożowskiego 8 florenów. To po stylu zostało kupione za 6 florenów w Krakowie. Później książka należała do biblioteki i seminarium duchownego biskupstwa Wileńskiego. I to ona kupiona w Krakowie, nie na Litwie. Ale potem uwaga trafiła do Litwy. I jeszcze jeden... Bardzo dziękuję pani doktor.